chciałbym podziękować za nominację Martynce Rzymek. Przygotowałem dzisiaj fragment tekstu z tomu esejów Adama Zagajewskiego Lekka przesada. Ponieważ dzisiaj mamy Wielki Piątek, więc przeczytam fragment stosowny do dzisiejszego dnia. Chciałbym go poświęcić pamięci Witka. Nie wiem, jak możemy żyć po śmierci naszych drogich przyjaciół, a jednak dajemy sobie z tym radę. Jakaś część naszej substancji musi być zrobiona z obojętności, z szarego, obojętnego metalu, skoro potrafimy żyć jako tako, całkiem nawet znośnie, po odejściu naszych przyjaciół, naszych bliskich, najbliższych. Śmiejemy się, chodzimy do dobrych restauracji, czytamy nowe książki, których oni już nie poznają. Pierwszy moment żałoby, zaraz po otrzymaniu wiadomości o zgonie bliskiej nam osoby, jest czymś straszliwym. To nawet nie jest jeszcze żałoba, to ból i bunt w stanie czystym, a słowo żałoba już zawiera w sobie pierwiastek rezygnacji, paktowania z tym, co się stało. Lecz w pierwszym momencie nie ma jeszcze słów, nie ma zgody, nie ma rezygnacji. Jest tak, jakby otworzyła się dziura w istnieniu. To jest trzęsienie ziemi otwierające przepaść. Moment płaczu i wściekłości, kiedy Logos jest bezradny. Logos dyskretnie odsuwa się na bok. Potem ta szczelina powoli, stopniowo zamyka się i zaczyna się długotrwały proces żałoby. Zaczynamy ostrożnie chodzić po kładce nad rozpadliną. Z czasem blizna zmienia kolor i prawie upodobnia się do zdrowej skóry. Są jednak śmierci, z którymi nie możemy się pogodzić. Chciałbym nominować Justynę Sipowicz i Łukasza Kwiatkowskiego.